Jakiś czas temu poznałem i polubiłem niewielką karciankę, w której podróżowaliśmy w pewien sposób po świecie, budując magiczny przedmiot, który miał nam umożliwić walkę z różnego rodzaju potworami. Ta gra nazywała się Zaklinacze. Teraz okazuje się, że twórcy tej niewielkiej karcianki postanowili zabrać nas na eksplorację kosmosu. Czołem z tej strony Tomek Dowoz-Gambit TV. Ja opowiadam Wam, co myślę o grach planszowych, abyście Wy nie musieli kupować ich w ciemno. I tak jak powiedziałem we wstępie, dziś lecę w kosmos, dziś lecę podbijać kosmos w grze Final Fusion. Final Fusion to gra autorstwa Rafała Cywickiego, czyli człowieka, który stoi również na przykład za, za zaklinaczami, o których wspominałem we, we wstępie. Wydawcą Final Fusion jest wydawnictwo Gindi. I to właśnie wydawnictwo Gindi podesłało mi ten egzemplarz do zrecenzowania, a konkretnie prototyp, bo to jest prototyp, prototyp gry i za to serdecznie dziękuję. Dlaczego prototyp? Ponieważ Final Fusion będzie walczyło o ufundowanie na Kickstarterze. Kampania rozpocznie się 31 maja. Linki, jeżeli je tylko zdobędę, znajdziecie tu w tym i i w opisie do tego materiału. Czym jest Final Fusion? To gra, w której gracze, wcielając się w koalicję dwóch raz, będą starali się przeprowadzić tę tytułową, ostateczną fuzję. W tym celu będą musieli latać po różnych planetach, kolonizować je, budować swoją talię, aby jak najlepiej przygotować się do tego, by tę fuzję rozpocząć i nikt, by im, i by, i nikt im tego nie przerwał. Polska język, trudna język. Dobra. Jak wygląda gra? Jak mniej więcej. Działa, za chwilę zobaczycie przy stole, a potem wrócimy tutaj i powiem Wam, co o niej sądzę. Zatem zapraszam. Okej, okay, moi drodzy, i to jest właśnie Final Fusion, przygotowane do dwuosobowej rozgrywki. Dlaczego do dwuosobowej? Po prostu, żeby mi się to zmieściło ładnie w kadrze, ponieważ e, dla większej liczby graczy większy obszar zajmowałyby planety, no i po prostu mogłoby mi się tutaj wszystko nie zmieścić. To, co widzicie, to prototyp. A więc finalna jakość, finalny wygląd tych komponentów może się lekko zmienić, ale myślę, że jakby spora część tego, co tutaj widzicie, być może być może jest finalna. W Final Fusion gracze wcielają się, każdy gracz wciela się w koalicję dwóch raz. Tych raz w pudełku gry podstawowej jest osiem, więc spokojnie wystarczy, spokojnie wystarczy dla dwóch graczy. Dla czterech, przepraszam, graczy, tak? Po dwie, po dwie rasy na koalicję. To, jakie rasy wejdą w skład naszej koalicji, będzie determinowało, jakie karty weźmiemy do naszej talii startowej. Każda rasa ma cztery karty startowe i gracz po wybraniu, czy też po wylosowaniu koalicji złoży sobie talię startową złożoną z ośmiu kart dowodzenia przynależnych do jego ras. Każdy gracz dostanie też flotę, dwie w zasadzie floty, które będą reprezentowane przez figurki rasy, które, ras, które wchodzą w skład jego koalicji. Przygotujemy z kafelków planet odpowiedni obszar wszechświata, po którym będziemy sobie latać. Tych kafli planet jest całkiem sporo. Są dwustronne, jeżeli chodzi o przygotowanie do gry. Na stronie A, takiej podstawowej, mamy tylko akcję związaną z planetą, którą będzie można wykonywać w trakcie akcji. Natomiast na stronie B, oprócz akcji, która jest również na stronie A, będziemy mieli też specjalną akcję związaną z walką. Coś, co będzie mógł zrobić wygrany bądź przegrany w walce, która wywiąże się na, na takiej planecie czy też nad taką. Planetą. W grze, która nosi tytuł Final Fusion, chodzi właśnie o wywołanie, o uruchomienie tej ostatecznej fuzji i gracz, któremu się to powiedzie, gracz, który rozpocznie i z sukcesem zakończy taką właśnie ostateczną fuzję, zostanie zwycięzcą. A jak do tego dotrzeć? Już wam. Opowiadam. Gra podzielona jest na tury. Każdy gracz wykonuje swoją turę w całości, zanim przekaże pałeczkę kolejnemu graczowi. I w swojej turze gracz wykonuje kilka kroków. Po pierwsze wybiera jedną ze swoich dwóch flot i wykonuje nią dwie akcje. Kiedy to zrobi, wybiera drugą flotę i wykonuje nią znowu dwie akcje. Następnie, e, następnie następuje takie zakończenie tury, gdzie gracz sprząta swoje, e, swoje rzeczy. Kiedy wybieramy jedną z flot i musimy wykonać dwie akcje, no mamy oczywiście wybór spośród kilku różnych akcji. Te dwie akcje, które wykonamy, muszą być różne. I te akcje to, po pierwsze, ruch. Poruszamy się swoją flotą do sąsiedniego, e, na sąsiednią planetę. Jeżeli wlecimy na planetę, na której znajduje się flota wroga, następuje walka. Czasami będziemy przelatywać przez Czarne dziury, i w tym momencie, jeżeli przelatujemy przez czarną dziurę, tracimy jedną jednostkę, jedną jednostkę ludności ze swojego, ze swojego statku. W ramach tej akcji można też zamieniać swoje floty, jeżeli są obok siebie i sądzimy, że chcemy coś takiego zrobić. Kolejną akcją jest tak zwany space jump, skok kosmiczny, gdzie nasza flota może polecieć w dowolne miejsce, ale kosztuje to dwie, dwa punkty akcji, więc to będzie jedyna akcja, jaką ta flota w danym momencie wykona. Kolejną akcją jest mobilizacja, gdzie nasza flota albo dostanie jeden znacznik ludności. Albo dobierzemy sobie jeden znacznik e, nauki, który jest bardzo nam potrzebny, albo dociągamy jedną kartę dowództwa z naszej talii na rękę, żeby po prostu mieć co, co fajnego robić w, w późniejszych etapach. Kolejną rzeczą jest użycie akcji związanej z planetą, jeżeli na planecie jest takie kółko. To znaczy, że możemy wykonać jakąś akcję, a więc flota w tym przypadku dostałaby jednego ziomka i dociągnęlibyśmy kartę. Kolejną, kolejną akcją jest kolonizacja. Planety mają miejsca na kolonie i należy kolonizować siłą, czyli trzeba mieć odpowiednią siłę wojskową. Siła wojskowa w tym przypadku liczy się jako liczba. Naszych jednostek, cywilizacji, która jest, ludności, która jest na danej flocie, plus można zagrać jedną kartę dowodzenia z ręki, aby zapewnić dodatkową siłę naszej flocie. Jeżeli wyrównamy bądź przebijemy taki, taki poziom, przenosimy jedną kosteczkę naszej cywilizacji na planetę. Jeżeli to pierwsza kolonia, którą założyliśmy na danej planecie, przesuwamy. Swój znacznik, oczywiście to nie te kolory, ale wiecie o co chodzi. Przesuwamy swój znacznik na, na naszej planszetce i dostajemy odpowiednią nagrodę za pole, na które weszliśmy. I to będą dociąganie kart, to będą znaczniki punktów zwycięstwa, o których za chwilę będę wam mówił. To są punkty, to mogą być punkty właśnie nauki, czy też tak zwane traity. I traity to karty militarne i powiedzmy sobie cywilne czy też handlowe. Możemy dociągnąć sobie po jednej takiej karcie, wybieramy jedną i dokładamy do naszej floty. I od tej chwili nasza flota ma no, jakiś ciekawy bonus do czegoś. Tak, <laughs> może lepiej robić pewne, może lepiej robić pewne rzeczy. Kolejna rzecz to rozpoczęcie procesu ekstrakcji bądź właśnie tej Final Fusion. Ekstrakcja to pobieranie z planety punktu zwycięstwa. Jeżeli chcemy rozpocząć ekstrakcję, mówimy, ta flota rozpoczyna ekstrakcję, zaznaczamy to w ten sposób. Jeżeli na, do, do początku tury, do początku kolejnej tury tej floty, nikt tej ekstrakcji nie przerwie, zdobywamy tenże żeton zwycięstwa i no, będzie on nam później potrzebny. Tak samo jest Final Fusion. Rozpoczynam Final Fusion. Jeżeli nikt nam nie przerwie tego procesu, to na początku kolejnej, e, kolejnego ruchu tej floty wygrywamy grę. Kolejna rzecz to możemy zagrać kartę z ręki, która ma symbol na sobie, e, symbol akcji. Tutaj, oczywiście, żadnej sobie takiej karty nie przygotowałem. Bo po co, ale o, proszę, Warp Drive ma na sobie symbol akcji. Mógłbym zagrać taką kartę z ręki, aby wykonać z niej akcję. I takie dwie akcje wykonuje każda flota. Dodatkowo mamy kilka akcji, <śmamy> mamy kilka akcji darmowych, tak, które możemy wykonywać bez limitu akcji. I to są akcje na kartach, które mają odpowiedni symbol. To są również. To jest również akcja zakupu karty technologii. Płacimy odpowiedni koszt w żetonach technologii i dobieramy sobie taką kartę na rękę, będziemy mogli z niej już korzystać. I kiedy obie nasze floty zakończą, zakończą swoje dwie akcje, sprzątamy w jakiś sposób po swoim ruchu, czyli zrzucamy karty dowodzenia z ręki do pięciu, zrzucamy. Wszelkie żetony technologii do pięciu i uzupełniamy, uzupełniamy rynek technologii. Kolejny gracz może grać dalej. I teraz tak mniej więcej wygląda rozgrywka, jeżeli chodzi o akcje. Jednym z istotniejszych, jednym z istotniejszych elementów tutaj jest walka, ponieważ to dzięki walce możemy przerwać innemu graczowi proces pobierania punktów zwycięstwa. To dzięki walce. Będziemy przerywać innemu graczowi proces tworzenia tej finalnej fuzji. Jak wygląda walka? Kiedy wlatujemy do innego gracza, zaczyna się walka, którą będziemy rozstrzygać. Oczywiście nie wyjąłem sobie tej planszetki, no bo po co? Na takiej specjalnej planszetce jeden z graczy będzie obrońcą, drugi obr gracz będzie atakującym. I liczymy siłę obu graczy. Bazowa siła obu stron to populacja, która znajduje się na statku. W tym przypadku, powiedzmy, czerwony atakuje, ma trzech ludzi na statku. Żółty się broni, również ma trzech ludzi na statku. I to jest siła bazowa. Następnie doliczamy tak zwanych sojuszników i kolonie. Każda flota, właściciel każdej floty dookoła, tak, sąsiadującej z miejscem walki, Opowiada się za jedną ze stron, albo nie opowiada się za nikim. Każda flota, tak, która dołączy się do jednej ze stron, to plus jeden do siły. Powiedzmy, czerwony ma plus jeden tutaj do siły. Następnie kolonie w tej, w, w, na planecie, na której toczy się walka, również muszą się do kogoś, znaczy powinny się do kogoś przyłączyć. Mogą do nikogo. Każda kolonia, która do kogoś się przyłączy, to jeden punkt siły dla danej strony. I teraz wchodzą do gry karty. Każdy gracz zagrywa jedną kartę taktyki z ręki zakrytą, która będzie dodawała mu coś do siły. Następnie, kiedy zagramy te karty, zagrywamy karty supportu. E, przepraszam, to nie jest support, to są karty planowania. Z takim znaczkiem mózgu. Każdy gracz. Biorący udział w walce, zagrywa je na przemian, aż gracze nie stwierdzą, że dobra, już nie zagrywamy. Te karty będą dodawały nam siłę, te karty pozwalają niektóre podejrzeć to, co gracz zagrał, zakryte i tak dalej. Ups, przewróciłem moją figurkę i tak dalej. Kiedy skończymy zagrywać te karty, odsłaniamy kartę taktyki, dodajemy siłę. I tu nadchodzi czas na zagrywanie kolejnych kart, których oczywiście nie wyjąłem. To są karty supportu, które mają na sobie znak oczka. O, na przykład taki Orbital Strike ma na sobie oczko, więc w tym momencie gracze mogą zagrywać, biorący udział w walce, mogą zagrywać takie karty, aby znowu podnieść swoją siłę. I kiedy. Skończymy, skończymy zagrywać takie karty. Sprawdzamy, kto ma większą siłę. Ta osoba wygrywa w bitwie i no, dzieją się różne, różne rzeczy. Jeżeli wygrał, jeżeli wygrał atakujący, odpala zdolności on, wiktory, czy to z kart, czy to z planety, jeżeli gramy na, na zaawansowanej stronie. Przesuwamy się do góry. Zwycięzca, tak, atakujący, jeżeli wygrał, przesuwa się do góry na, traku, domina na torze dominacji, dostaje jakieś, dostaje jakieś bonusy, zostaje w tej lokacji, bo wygrał. I jeżeli atakował kogoś, kto miał znacznik fuzji, to zabiera od niego ten znacznik fuzji, może ją rozpocząć, a dodatkowo zabiera od tego gracza również znacznik Victory Pointów, jeżeli. Jakikolwiek ten gracz posiadał. Jeżeli przegra, no to aktywuje On Defeat, traci ludzi, traci jednego człowieka ze statku, dociąga kartę, dociąga kartę Stali i musi uciec, tak? gdzieś musi uciec z, z tej planety. Jeżeli wygrał obrońca, to oczywiście zostaje w lokacji, odpala jakieś, jakieś zdolności On victory, i dociąga jedną kartę. Jeżeli przegrał obrońca, odpala wszelkie on defeat, traci jednego człowieka ze statku, dociąga dwie karty, przerywa natychmiast, czy to Final Fusion, czy to Ekstrakcję, no i musi wycofać się, wycofać się z lokacji. I teraz ciekawą rzeczą jest walka z kimś, kto robi Final Fusion, ponieważ jeżeli robimy Final Fusion, to nasza siła bojowa, jest modyfikowana również przez punkty zwycięstwa, które posiadamy. W zależności od tego, czy gramy krótką grę czy długą grę, ta modyfikacja jest różna. Przy krótkiej grze, jeżeli nie mamy żadnego punktu zwycięstwa, mamy minus 5 do siły, ale każdy punkt daje nam plus 5 do siły. W przypadku długiej gry, jeżeli nie mamy żadnego punktu zwycięstwa, mamy minus 3 do siły. I plus 3 do siły za każdy punkt, który uda nam się zebrać. Więc jak widać, zbieranie tych punktów jest, jest przydatne, w, jeżeli chodzi o zwycięstwo w grze. I tak w dużym skrócie nie skrócie wygląda Final Fusion. Podsumujmy to jakoś. No dobra, moi drodzy, i wiecie już, jak wygląda Final Fusion. Wiecie mniej więcej, jak się w to gra. Czas podsumować, czas powiedzieć wam, co mi się w tej grze podoba, co mi się w niej nie podoba. No i zaczynamy od, od pozytywów. I pierwsza rzecz deckbuilder. Znaczy, to nie jest taki może mocno klasyczny deckbuilder, ale jest jakieś budowanie talii. Zaczynamy z czymś bardzo podstawowym, do tego asymetrycznym, tak? ponieważ nasza, nasza koalicja ma 8 innych kart niż inne koalicje i w trakcie gry rozbudowujemy tę talię. Tyle, że rozbudowujemy ją troszeczkę w inny sposób niż w innych deckbuilderach, bo karty, które dokładamy do tej talii, karty, które są w tej talii, nie są jak gdyby główną osią napędową wszystkiego, co robimy w grze. tak? Jasne, one mają, mają na sobie akcje niektóre, czy to darmowe, czy po prostu zwykłe akcje, ale głównie są kartami do walki, czyli budujemy sobie fajną talię, którą będziemy mogli komuś przyłożyć. I to jest główna oś tego deckbuildera, bo wiele rzeczy możemy robić spokojnie bez kart. Tak? Poruszanie się to jest bez kart, wykonywanie jakichś akcji, które gdzieś tam się dzieją, jest też w sumie bez kart. No ale żeby, żeby dobrze zawalczyć, to te karty trzeba mieć. No i trzeba, trzeba sobie je kupić, więc to jest, to jest tutaj bardzo, bardzo przyjemne. Kolejna rzecz, o której już lekko wspomniałem, to różne frakcje. Osiem frakcji, z których składamy koalicję po dwie frakcje i każda z tych frakcji ma swoje cztery unikatowe karty, które razem, tak, czyli osiem kart da nam startową talię. I dzięki temu, że mamy osiem różnych frakcji, i te, te koalicje zwykle będą różne w tych grach. Znaczy, okej, okay, dużo tych kombinacji nie ma, ale zawsze mamy możliwość, no, dostajemy różne możliwości tych startowych talii. I to jest bardzo, bardzo przyjemne. Na początku miałem takie ukłucie, kurczę, szkoda, że te frakcje jeszcze nie mają jakiejś po prostu pasywki takiej, wiecie, żeby była. Nie? Może to kiedyś tam się pojawiło, ale... Ale potem stwierdziłem, a nie, jednak, okej, okay, jednak ta asymetryczność na poziomie samych talii startowych tutaj mi w zasadzie wystarczy i jest dobrze tak jak jest, tak? Nie, nie przeszkadzał mi potem już bardzo jakiś brak tych, e, brak tych pasywek. Kolejna rzecz. Planety, tak? Dużo różnych planet, z których budujemy sobie, z których budujemy sobie ten, ten wszechświat, po którym będziemy latać. I, no, po pierwsze to, że na planetach mamy różne akcje, które możemy wykonywać, tak? To jest, to jest bardzo fajna sprawa. I doceniam to, że one są dwustronne, czyli że mają tę stronę podstawową, gdzie jest po prostu akcja, ale gdzie jest też strona zaawansowana, która oprócz akcji daje nam jakieś profity w zależności od tego, czy wygramy, czy przegramy walkę nad, na tej, czy też nad tą planetą. I Troszeczkę czasami zmienia to dynamikę gry, bo no, wiecie, jak w tej podstawowej wersji coś po prostu wygramy czy przegramy, no to wygraliśmy bądź przegraliśmy. A tutaj no, mamy jeszcze dodatkowe, dodatkowe rzeczy, które mogą wpłynąć na to, co będzie się, na to, co będzie się działo dalej. I Podoba mi się, że właśnie tego typu, tego typu rozgraniczenie, znaczy rozgraniczenie, tego typu zmienna została wprowadzona do tej gry. Bardzo prosta, tak? Dwustronne plansze z czymś, co jest, co jest bardzo, bardzo dodatkowe. Kolejna sprawa, co my tutaj mamy. Karty trade, czyli karty tych, zawsze mi ucieka to słowo zdolności, cech, o, karty cech dla naszych, dla naszych flot na naszych raz. I tutaj jest to połączone z tymi dwoma torami. Torem, torem, dominacji i torem podboju, czy też cywilizacji. Zawsze zapominam, jak on się nazywa. Czyli koloni, o kolonizacji. Kolonizujemy, poszuwam, posuwamy się na tym torze. Wygr wygrywamy walki jako atakujący, posuwamy się na drugim torze. I dostajemy za to różne nagrody. I jedną z tych nagród są właśnie karty cech. Czyli Unikatowe cechy dla naszej, dla naszych flot, dzięki czemu te nasze floty stają się inne, stają się jeszcze fajniejsze. I to jest właśnie taki moment, w którym stwierdziłem, że te pasywki samych raz nie do końca już tutaj są potrzebne, bo załatwiły to właśnie te karty, te karty cech, tak? I to naprawdę bardzo przyjemnie się z tym gra. Oczywiście, to znowu będzie nam jakoś wpływało na siłę walki, czy to nie będziemy gdzieś tracić ludzi, czy będziemy mieli plusy w jakichś tam okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. Ale nadal są bardzo przyjemne, e, bardzo przyjemne te karty. Co mam tutaj, e, co mam tutaj kolejnego? E, kolejna sprawa. Cała mechanika, ja to będę uparcie nazywał victory pointami, tak? VP to są victory pointy. One się nazywają Void Particles? Coś takiego chyba to było, jeżeli dobrze pamiętam. Ale jeżeli zdobywam żeton, który nazywa się VP, no to jest punkt zwycięstwa. Chociaż nie liczą się tam żadne punkty zwycięstwa, tak? Bo wygrywa grę po prostu osoba, która ukończy tą Final Fusion. Ale podoba mi się, że podoba mi się, że ich zdobywanie nie tylko jest poprzez właśnie wysysanie, tą ekstrakcję z planet. Bo Dzięki temu, że robilibyśmy tylko ekstrakcję z tych planet, ta gra bardzo szybko zamieniłaby się w takie, okej, okay, to tylko latamy i wiecie, odbijamy. Ktoś zaczął, to trzeba go lutnąć. Ktoś zaczął, trzeba go lutnąć. I tak dalej, i tak dalej. Jasne, sporo tego zaczynam, zobaczymy, co się stanie. Jest, ale fakt, że mamy możliwość zdobywania tych żetonów, tych punktów, w jeszcze inny sposób, czyli po prostu przesuwając się na torach czy to kolonizacji, czy dominacji, bardzo przyjemnie wpływa na rozgrywkę i sprawia, że jeżeli ktoś wyssie punkty z naszego najbliższego otoczenia, no to my nadal mamy jakieś szanse gdzieś jeszcze te punkty sobie spokojnie zdobyć. Także to, to mi się tutaj bardzo również spodobało. Sprawa kolejna, ta gra ma bardzo proste zasady. I, I ja doceniam to w takich grach. Ona jest prosta, jeżeli chodzi o wytłumaczenie. Tak, zagrywamy to, robimy to, robimy to. Wygrywasz tak, przegrywasz tak. Tyle, tak? I dodatkowo jest dość szybka. Ja nie wiem, czy myśmy siedzieli przy niej więcej niż godzinę. To naprawdę tam musiało się coś mocno dziać, i tam straszne rzeczy musiały się dziać przy stole, żeby to było właśnie w okolicach godziny na cztery osoby. Ta gra naprawdę wychodzi na stół, pach, 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 pach schodzi ze stołu. Pozamiatamy. Prosta i szybka. I, I to dla mnie jest naprawdę sporym plusem, jeżeli chodzi o, o tego typu rozgrywki. I sprawa kolejna. Okej, okay, troszeczkę może być na wyrost, bo tak jak powiedziałem, to jest prototyp. Ale daje pogląd na pewne aspekty tego, jak ta gra będzie wyglądała, w finalnej wersji. I muszę powiedzieć, że to, co widziałem, całkiem mi się podoba. Grafiki, grafiki planet, grafiki na kartach, figurki tutaj były straszliwie kruche, ale wiecie, tak, tak, tak żyją sobie figurki w prototypach, nie? Więc generalnie to, co widziałem, bardzo mi się podobało. Z drobnymi, z drobnymi rzeczami, o których jeszcze wspomnę. Więc. Mam nadzieję, że finalna wersja, zakładając jeszcze ulepszenie jakości, po prostu, komponentów, będzie równie, równie przyjemna do patrzenia i, wiecie, obcowania, jak to, co jest w tym pudle. No dobra. I tak sobie patrzę, że to chyba wszystko z tych rzeczy fajnych. Czas na te rzeczy niefajne, czyli co Final Fusion nie do końca mi ciadło. I powiedziałem, że gra jest prosta, bo ona jest prosta. Tak. Lecisz, masz jakieś akcje, pach, 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 pach. I w tym wszystkim pojawia się walka, której jest sporo i, i której rozstrzygnięcie ma milion kroków. W porównaniu do całej rozgrywki, poczucie tego rozstrzygania walki jest takie, że, że rozstrzyganie walki to jest jakby druga gra zupełnie obok. Najpierw liczymy, najpierw liczymy populację na statkach. Teraz jeszcze kwestia tego, kto gdzie jak jest, tak? Gdzie są jakieś statki, które mogą nam coś dodać, innych graczy nasze, gdzie są jakieś kolonie, gdzie też trzeba pogadać czasem i, i, i wiecie, dogadać się, pomóż mi albo pom nie pomagaj jemu w ogóle trzymaj się z daleka, i tak dalej, i tak dalej. Potem zagrywamy jedną kartę, tak? potem Zagrywamy dodatkowe karty, które nam coś podnoszą, potem odkrywamy kartę, potem możemy zagrywać kolejne karty znowu z innymi symbolami, żeby w końcu to wszystko podliczyć. A jak podliczymy, to znowu dzieje się mnóstwo rzeczy dla wygranego i dla przegranego. I ta walka wydaje się taka straszliwie rozdmuchana. I, i dla mnie jest ona nadmiernie rozdmuchana. Niepotrzebnie zupełnie. Gdzieś tam przebijają mi się takie, że to jest troszeczkę podobne do, do całego rozwiązywania konfliktów w Cosmic Encounter. Chociażby to, to dogadywanie się z graczami, którzy, którzy mają flotę gdzieś obok nas, czy kolonie na tej planecie. Tyle, że w Cosmic Encounter to całe dogadywanie się, robienie sobie sojuszników miało głębszy sens mechaniczny i głębszy sens. W pogoni za zwycięstwem, bądź przegraną, tak? A tutaj, a tutaj w zasadzie to jest tylko, hmm, e, dobra, on wygrywa, jest bliżej wygrany, to jego tam, dobra, tobie pomogę, bo on wygrywa. Dla mnie nie ma w tym nic, tak? Jako na przykład dla Alajsa, czy tam dla, dla tego sojusznika. Do tego właśnie trzy fazy zagrywania kart. Zakryta, potem odkryte, potem odkrywamy tę zakrytą i potem dogrywamy kolejne odkryte. No kurczę, masa tego jest. Niepotrzebnie. Myślę, że to spokojnie dałoby się gdzieś jakoś wcisnąć. Idąc dalej tym tropem, <try> trzy fazy zagrywania kart w walce. Jest tam faza numer trzy, gdzie zagrywamy karty support, czyli z tak, support, chyba tak, z oczkiem. Fajnie. Można by powiedzieć super, bo to już jest faza, gdzie znamy kartę taktyki, którą ktoś zagrał. Tyle, że w tym pudełku jest sześć, o, tak miało być, sześć kart support, z czego jedna trzecia, bo to tak ładnie brzmi, jedna trzecia, czyli dwie karty, jeżeli dobrze pamiętam, są w posiadaniu jednej z raz. Cztery są w talii do kupienia e, dla graczy. No i nagle się okazuje, że... <gry> Ta trzecia faza jest w zasadzie tylko dla jednej rasy, przynajmniej na początku, bo przez długi okres rozgrywki mogą się nie pojawić dodatkowe karty support, więc jedna rasa na dzień dobry, na jedna koalicja na dzień dobry ma już dodatkowe możliwości zagrywania kart. Po co robić osobne, osobny rodzaj kart i osobną fazę zagrywania tych kart, jeżeli tych kart jest sześć? Słownie 6. Hmm? To dla mnie było zupełnie mega dziwne, tak? I zupełnie mi się również, e, zupełnie również mi się to nie podobało. I teraz dwie rzeczy, które na pewno są takimi uszczypnięciami w stronę troszeczkę prototypu, troszeczkę tej wersji na dzień dobry. Po pierwsze, instrukcja, która mam nadzieję, że będzie dopracowana, bo Kilka elementów tutaj mi brakuje, kilka elementów mogłoby być wyjaśnione nieco dokładniej. Na przykład, na przykład jest cały ten, cała ta informacja o, o Final Fusion, tak? Że jak przeprowadzamy Final Fusion, to jeżeli nie mamy tych Vortex Particles, czy Void Particles, to w jednej grze mamy minus 5 siły bojowej, w drugiej mamy minus 3 siły bojowej. Ok. I teraz informacja na karcie jest taka, każdy daje ci plus ileś. I pierwsze takie, takie pierwsze jest tak, że aha, jeżeli mam jeden, to mam plus trzy. Po prostu mam plus trzy siły bojowej. Dwa, plus sześć i tak dalej, i tak dalej. Tak, tyle że tego nie ma jakby w zasadach. Przynajmniej ja tego nie znalazłem po prostu w zasadach, tylko w przykładzie. Że tak, one dają nam plus, ale liczymy nie od zera, tylko od tego minusa, który jest, jak nie mamy nic, jak nie mamy żadnego. <laughs> I takie rzeczy przydałoby się wrzucić w zasady. Jeżeli przegapiłem to w książce, w instrukcji, to wybaczcie, ale po prostu tak, tak się stało. I kolejna rzecz. To właśnie brakujące, jakieś takie, żeby dopowiedzieć, tak? Nie wiem, czy mogą być dwie moje floty na jednej, na jednej planecie, bo na przykład poza układem, bo czasami tak się zdarza, że flota wypada z wszechświata, tak, mogą leżeć dwie floty na tak zwanym homeworldzie, ale czy na planecie mogą być dwie moje floty? Nigdzie nie znalazłem napisane tak mogą, ale również nigdzie nie znalazłem napisane nie nie mogą. Znaczy, jasne jest, takie wynika z całej rozgrywki, że raczej nie. Ale kurczę, to jest jedno zdanie, napiszcie, będzie, będzie spokój, tak? I druga rzecz, którą mam nadzieję, że też, że też zostanie poprawiona w finalnej wersji e, e, tych... E, jak one się nazywają? Elementów, o, elementów, elementów gry. Kosteczki populacji są niemal niewidoczne na tych plastikowych obwódkach dla figurek. One mają tam swoje specjalne miejsca, ale są ładne, przezroczyste i niemal i w zasadzie zlewają się z tłem. I to jest to czasem irytuje, bo można nie dostrzec ile ten wróg ma tej populacji, na którego właśnie lecimy. I nagle, o kurczę, myślałem, że ty masz przynajmniej o dwa mniej. O nie, no to, to, trochę, to trochę wtopiłem. Także mam nadzieję, że to zostanie, że to zostanie poprawione, że te finalne elementy, jeżeli chodzi o kosteczki, będą inne. Na przykład, nie wiem, może na populację, która leży, na statku dać po prostu szare kostki, czy tam jakieś metaliczne, czy srebrne, czy cokolwiek, a kostki w kolorze jako. ...jako kostki, które będziemy wykładać na, na przykład właśnie jako kolonie. Coś w tym guście, tak? Ale tutaj, tutaj troszeczkę, troszeczkę to właśnie irytuje, jeżeli chodzi o takie szybkie spojrzenie na planszę i zobaczenie, co gdzie i jak się dzieje. No dobra, i wiecie już, co mi się w Final Fusion podoba, co mi się nie podoba. Czas to jakoś podsumować, a więc czy pytania, czy odpowiedzi? Pytanie numer jeden. Jak chętnie znowu usiądę do Final Fusion, choć będę musiał na to poczekać, o czym za chwilę, ubrany w biegiegigową ocenę. I dla mnie Final Fusion to jest taka siódemeczka, tak? To jest lekka, przyjemna i szybka gra, którą wykładam na stół, rozkładam, rozgrywamy, pach, 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 tu walka, tu walka, tzach, tzach. Jakieś zbudowanie tali. Ktoś zrobił Final Fusion, kończymy, dziękuję, składamy. Czas minął, nie namęczyłem się, nie nakombinowałem się jakoś straszliwie. Ale po prostu było przyjemnie, tak? Nie jest to gra, o której będę. Nie, 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 są, nie są to rozgrywki, o których ja będę pamiętał. O, co tam się działo, o jakieś to były taktyki, ależ to wiecie, mega walki. Nie no, raz na jakiś czas może. Aha, zagrałeś bombę nuklearną, było fajnie, tak? Lekka. Do zagrania i jakby tak zagrać, zapomnieć, gramy następne, gramy następne jakieś większe rzeczy, ale też to nie jest gra, przy której ja się będę męczył, przed którą będę uciekał, czy, czy, też będę musiał się mocno zastanawiać, czy ja chcę w nią zagrać, tak? Spokojnie, bez problemu zagram, raz na jakiś czas jestem w stanie zaproponować, także dla mnie to jest, dla mnie to jest siódemeczka. Pytanie numer dwa. Czy wesprę Final Fusion na Kickstarterze? I, z tego co się dowiedziałem, wersja taka podstawowa, czyli mniej więcej to, co jest w tym pudle, plus oczywiście stretchgole, to będzie 65 dolarów. Za 95 dolarów będzie wersja taka Deluxe z pudełkowym dodatkiem. I powiem Wam, że na tę chwilę nie, bo nie wiem, jak pójdzie fundowanie. Nie wiem, ile będzie stretch goli, tak? Nie wiem, co będzie finalnie zawartością tego pudła. Ile tego by było? Ale 65 dolarów to jest 240 zł. Nie, wiemy, nie wiem, jak z przesyłką, bo tego, tego jeszcze nie wiem. I na dzień dobry, to, co jest w tym pudle, to nie jest 240 zł. Zarówno jeżeli patrzę na komponenty, jak i na generalnie frajdę z samej, samej rozgrywki, tak? Brzdęk w kosmosie daje mi ciekawsze, ciekawszą rozgrywkę, o której jeszcze będę mówił, znaczy o której mogę pogadać po grze i kosztuje mniej. Nie pamiętam, jak wychodzi cena Cosmic Encounter, który no, w ogóle daje mi niesamowitą rozgrywkę nad stołem, kombinowanie rzeczy, o których się potem opowiada. tak? Tutaj 65 dolców. Nie wiedząc jak to urośnie, no ja bym czekał prawdopodobnie gdzieś tam ja osobiście na koniec kampanii, żeby zobaczyć, co będzie co będzie w środku. Ciekawa, ciekawa rzecz jest taka, że Final Fusion nie będzie chyba po polsku. Znaczy, Gindi nie przewiduje na chwilę obecną, o ile dobrze pamiętam, polskiej wersji językowej. Jeżeli pomyliłem się, to tutaj teraz pojawił się napis Gambit. Bredzi. Mam nadzieję, że się nie pojawił. <laughs> znaczy, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale z drugiej strony chciałbym się pomylić, żeby ta polska wersja jednak była. Tak? Więc no nie, za drogo. Za drogo, patrząc teraz na to, co po prostu tutaj mam. I pytanie numer 3: Czy Final Fusion u mnie zostaje na półce? No, ten prototyp nie. Ten prototyp wyjeżdża i jedzie do kolejnego recenzenta. Natomiast jeżeli jakimś cudem Final Fusion się u mnie pojawi, czy to sam wesprę, czy dostanę egzemplarz recenzentki, czy potem e, gdzieś tam z drugiej ręki sobie ogarnę grę, to w zasadzie będzie miał miejsce. Tak? Będzie miał miejsce, bo to jest taka właśnie lekka gra, którą raz na jakiś czas z innymi tego typu lekkimi grami będę mógł sobie gdzieś tam wyjąć, zagrać, zapomnieć i Zabrać na jakiś domek, żeby nie tłumaczyć ludziom, żeby zagrać przy piwie, tego typu rzeczy. Więc Final Fusion na pewno będzie miało miejsce u mnie w kolekcji. Nie będzie super bezpieczne, ale nie będzie też czymś, na co nie będę chciał na półce patrzeć. No dobra. I tak. I tak wygląda Final Fusion. Tak wygląda dzisiejszy materiał. Dzięki wielkie, że dotrwaliście do tego momentu. Jak zwykle zapraszam do lajkowania, komentowania. Zaglądajcie na Facebooka i na Instagram. Głoście dobre słowo o moim kanale. Jeżeli podoba wam się to co robię, wesprzyjcie mnie na przykład kupując wirtualną kawę. Link do tych kaw jest w opisie do tego materiału. Jeżeli niesamowicie podoba wam się to co robię, to tutaj i w opisie jest link do Patronite'a. Może wesprzecie mnie w ten sposób. To jest już grube wyzwanie, ale myślę, że jak chcecie, to podołacie. <laughs> Zachęcam Was również niesamowicie gorąco do zaglądania do innych recenzentów: tych, którzy robią materiały wideo, podcasty, piszą na blogach. Każdy z nas inaczej podchodzi do pewnych spraw w grach planszowych. Każdemu się inne rzeczy podobają, inne nie podobają. Więc każdy z nas co innego, jakąś inną opinię jest wam w stanie przedstawić, a dobrze poznać różne opinie zanim wyrobicie swoją własną, która i tak będzie najważniejsza. Ale przede wszystkim zachęcam do grania, namawiajcie innych do grania w planszówki, bo to jest rewelacyjna metoda spędzania wolnego czasu. Dobra, tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Heja.